Jak to się wszystko ustawiało? Kiedyś to były czasy, nie to, co teraz Wymyślne aparaty. Wszystko ręcznie. Kiedyś się włożyło klisze i było. O, chyba będzie. Tada! Dzień dobry! Długo mnie nie było. Przerwa spowodowana. Zwykłym nadmiarem pracy, a brakiem czasu, więc powód dość taki normalny, myślę, i zrozumiały. Stwierdziłem, że jeśli mam nagrywać na siłę, zmęczony, bez jakiegoś szczególnego pomysłu, to lepiej sobie to po prostu odpuszczę, poczekam, zrobię dłuższą przerwę, tak jak to właśnie zrobiłem, po czym wrócę do Was z nową energią, z nowymi pomysłami i będzie dobrze, o ile nie lepiej niż wcześniej. Taką mam nadzieję. Teraz czas na. Prognozy. W następnych odcinkach możecie się spodziewać recenzji takiego noża, a także takiego noża, a także relacji z rajdu, a także relacji nie z rajdu, a także poradnika technicznego z tematyki offroadowej oraz coś na co wyczekacie, czyli ASG, a także coś na co ja czekam, czyli relacja z naszego wypadu do Rumunii, który już w sierpniu, na koniec sierpnia jedziemy do Rumunii, będzie trudno, będzie ofraudowo, będzie daleko od domu, będzie przygoda. Pojawią się na pewno filmy z przygotowań do tej wyprawy, tak samo jak pojawi się pełna, myślę, obszerna relacja z samego już tego wyjazdu. Tak więc czekajcie, czekajcie, bo warto. Ogłoszeń, ciąg dalszy. Jakiś czas temu rozpocząłem współpracę z Ceneo. Tak jak prosiliście mnie pod wieloma filmami pojawiły się linki ze szpejem, który na owych filmach widać. Tak więc teraz możecie sobie po prostu spojrzeć do opisu i tam postaram się wrzucać linki do wszelakiego sprzętu, który możecie zobaczyć na filmie. Współpraca z Cineo jest o tyle fajna w porównaniu do e, współpracy z jakimś konkretnym sklepem, że nie jest to w żaden sposób stronnicze. To jest po prostu porównywarka cen, a nie konkretny sklep czy konkretny producent którego ja miałbym rekomendować, polecać. Myślę, że jest to z mojej strony dla Was uczciwe, na ile się tylko da. Tak więc zapraszam do opisów, i w opisie będą linki do sprzętu, jaki widzicie na danym filmie. Teraz czas na QA. Jest to drugi QA na tym kanale. Jeśli chcecie mnie o coś zapytać, na facebooku moim jest przypięty na samej górze post, gdzie możecie mnie pytać o co tylko chcecie w komentarzach i na wasze komentarze na tyle rzetelnie, na ile tylko potrafię, postaram się w następnych QA odpowiedzieć. A teraz nie przeciągamy, tylko lecimy sobie z pytaniami, które już dostałem. Arek z leśnego włóczęgostwa pyta, jakie są twoje ulubione przekąski podczas wędrówek? I są to oczywiście, jak zapewne się domyślacie, wszystkie możliwe produkty zawierające w sobie nikotynę. A tak zupełnie na serio: suszona wołowina i wszelkiego typu batony, te takie zbożowe, oparte na musli. Wiecie o co mi chodzi. To, to jest zdecydowanie mój faworyt. Kacper pyta, ile masz noży? Hmm. No to mniej więcej tyle. Kolejne pytanie od Patryka. Dlaczego wszystkie terenówki w tym kraju są mniej lub bardziej popsute? Drogi Patryku, odpowiadam. Wszystkie terenówki w naszym kraju, jak także w innych krajach, bo myślę, że jest to zjawisko globalne, są mniej lub bardziej popsute. Gdyż jeżeli ze sprzętu korzystamy w tym przypadku, w sumie zgodnie z przeznaczeniem owego sprzętu, to on się zużywa. To wszystko się psuje. A jakie są priorytety w off-roadzie? Każdy wie. Chodzi o to, żeby samochód jechał z grubsza, chociaż do przodu, do tyłu, może skręcać trochę w lewo, trochę w prawo, i jest ok. Byle wrócić do domu. I pomijamy przy tym jakieś drobne. Kurczę, pierdółki typu na przykład zacinające się zamki w landrowerze moim, typu problem, z którym borykałem się w sumie 3 miesiące zanim go rozwiązałem, czyli niedziałająca szyba od strony kierowcy. To są detale, z tym da się żyć, do tego da się przyzwyczaić, aczkolwiek suma summarum, gdybyśmy na to spojrzeli tak już yy, poważnie, no to wychodzi na to, że żaden z tych samochodów nie jest w pełni sprawny. Tak jak właśnie napisałeś, każdy jest mniej lub bardziej popsuty. A ogólnie to po cholerę mnie o to pytasz, piątas, jak tyle lat w tym siedzisz. Uwaga, teraz będzie poważnie. Wojciech pisze tak. Bez śmiechu. Dlaczego w lekkim terenie? Disco, lepsze od frotki. Dla mnie reduktor w 2.0 Sport załatwia wszystko. Korcom większe, nowsze, teoretycznie lepsze auta. Ale no właśnie, co za różnica? Hm, ale ja nie powiedziałem nigdy, że Disco jest lepsze od frotki. Frontera i Disco to są dwa totalnie różne samochody w totalnie różnym budżecie i tak naprawdę do zupełnie innych zastosowań. No w fronterze czy reduktor załatwia wszystko? No załatwia, bo gdyby nie reduktor, to nie ukrywajmy, ale tym samochodem by się kompletnie nie dało jeździć w terenie, jak zresztą większością, ale w fronterze 2.0 miałem, wiem, jest tej mocy strasznie mało. I... powiedz mi tak, ile razy wrzuciłeś trójkę... W terenie, w fronterze, bo ja może raz i to na płaskim, bo na pewno nie pod górkę. Górki jedynka i dwójka, to jest wszystko. Mało momentu, z tym wygrywa faktycznie disco. Ale żeby frontera była gorsza, no nie powiem, była lżejsza i ona znowu nadrabiała tą wagą. No szczególnie jeśli mówimy o wersji sport, czyli krótkiej. A Disco to jest ciężka krowa i to znowu, panie, w błocie tonie, także no ja bym tutaj z takimi, e, kurczę, osądami nie szalał za bardzo, że Disco jest lepsze od Frontery. Mm. Ogólnie w offroadzie ciężko jest powiedzieć, który samochód jest lepszy od y, innego, bo tak naprawdę każdy się różni, różni się wagą, różni się mocą silnika i to są często drastyczne różnice, więc y, przyjmijmy, że... Każde jest do troszkę innych zastosowań i wszystkie są ok, Wszystkie są, wszystkie są dobre. A w lajtowym terenie, tak jak to e, tutaj ująłeś, to myślę, że nawet Dacia Duster będzie spoko samochodem. Także ok. A Frontera jest git. Sam bym sobie kupił jeszcze jedną. Zresztą teraz remontuję inną akurat. To już nie moja, niestety. A fajne auto. Ja polecam. Kolejne pytanie od Kamila. WZ czy Multicam? Co lepsze? I kiedy film o kamuflażu? zdecydowanie Multicam, a dlaczego? Dowiesz się z filmu o kamuflażu, który mam nadzieję powstanie jeszcze w tym roku, tak więc poczekajcie i zobaczycie moje uzasadnienie dlaczego właśnie moim zdaniem Multicam jest od 200 lepszy. Ogólnie planowany jest powrót tematyki ASG na kanale. Wszystko idzie w dobrą stronę, jeszcze trochę, trochę i, i myślę, że będzie OK. Mateusz pyta, czy twój Land Rover też znaczy swój teren olejem? Mateuszu, Land Rover u mnie jest w samym sercu. Szanuję tradycję tej brytyjskiej marki i nawet nie próbuję uszczelniać reduktora. Nie będę się kłócił z brytyjskimi inżynierami. Oni wiedzieli, co robią. Ja nie będę po nich poprawiał i tego uszczelniał. Ufam im. I ostatnie pytanie od Sławka, a ty ty nic, Poniu. I uwaga, jaka terenówka na początek? Moim zdaniem, wasza pierwsza terenówka powinna być do bólu uniwersalna. Nie kupujcie samochodów mocno pomotanych, nie kupujcie samochodów nastawionych na jeden typ jazdy, na przykład już jakiegoś zmotanego ostro samuraja, czy na przykład patrola, który będzie no w sumie tylko się nadawał do przepraw. Kupując pierwszy samochód terenowy, jeśli nie mieliście z tym wcześniej styczności, jakiejś takiej większej, to tak naprawdę moim zdaniem ciężko będzie Wam... Z góry określić, jaki typ of roadu najbardziej Was interesuje: czy to będą wyprawy na kurczę koniec świata, lub chociaż Rumunie, tak jak my jedziemy w tym roku, czy może przeprawy i topienie się po prostu w błocie, po szyby i rajdy przeprawowe w klasie wyczyn w górę, łącznie z Extremem, bo nie wiecie tego, kupując ten pierwszy samochód. To jest pierwsza kwestia, drugą kwestią są koszty utrzymania. Po zakupie pierwszej terenówki, już same wizyty na stacji benzynowej będą was totalnie po prostu dobijały psychicznie, więc warto by było oszczędzić sobie nerwów związanych z kosztem napraw, z, z cenami części. Moim zdaniem unikajcie na pierwszy samochód Land Rovera Patrola. Większości jeepów, praktycznie wszystkich. To są samochody, które naprawdę potrafią człowieka zrujnować finansowo, szczególnie jeśli to ma być początek Waszej przygody. Ja celowałbym w Frontier, w Vitare, co jeszcze macie? Daihatsu Feroze, podobna bardzo do Vitary i tego typu konstrukcje. Skupiłbym się na tej grupie, którą możemy sobie spokojnie nazwać Tani Offroad, bo. Ceny do tych samochodów nie są jakieś zabójcze. Tam też nie ma ogromnych silników, które żłopią hektolitry paliwa. Jeśli tam zamkniecie się, nie wiem, w nawet 15-20 litrach gazu, to to nie jest jeszcze tragedia, nie? Przy takim samochodzie. Mówimy tam o jakiejś już jeździe takiej troszkę terenowej. Więc przy wyborze swojego pierwszego samochodu terenowego radzę skupić się na uniwersalności tego samochodu i na kosztach eksploatacji. Jak już kupicie to swoje pierwsze autko, to będziecie wiedzieli wtedy na moim przykładzie. Kupiłem Fronterę Asport i to była moja pierwsza terenówka. Nie był taki super mocny silnik, nie jest to samochód ani wyprawowy, ani przeprawowy. To jest coś po środku. Stąd wiem, że na przykład wolę mieć jako drugie auto już kolejne po fronterze Disco w którym mogę coś tam pograć lekko w turystyku, na rajdach, mogę sobie poszaleć, nie powiem, że nie, bo sprawuje się naprawdę fajnie w terenie, ale mogę też sobie pojechać właśnie do Rumunii, mogę sobie zrobić zwykły dłuższy wypad po Polsce i nie mam z tym problemu. Chociaż gdzieś tam jakiś pocięty, pomotany samuraj mnie kusi jednak, ale to jest plan na, na kiedyś. Na ten moment jednak mi bardziej pasuje samochód, którym mogę sobie jeździć dowoli na co dzień i nie martwić się, że policja przy pierwszej kontroli zamknie mnie na 600 lat. Tak więc, uniwersalność. Jak już pojeździcie, dowiecie się, czy dla Was jest bardziej Land Cruiser, czy dla Was jest bardziej Samuraj, bo tego na początku nikt Wam nie powie. Musicie sami wyjeździć to sobie w terenie i dowiedzieć się, czego od takiego samochodu oczekujecie. Tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to tak jak wcześniej wspominałem, na moim Facebooku jest przypięty na górze post, gdzie zbieram pytania na następne Q&A. Zapraszam. Na koniec zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę albo w dół, jak Wam się nie podobało. Rozumiem. Przede wszystkim komentujcie. Lubię z Wami rozmawiać, komentujcie dużo. Wbijajcie też na mojego Facebooka i wbijajcie też na Instagrama, gdzie pojawiają się ostatnio rzeczy, które nie są publikowane w innych miejscach, między innymi... No, krótkie bo krótkie, ale livey I takich liveów myślę, że się będzie więcej pojawiało, bo coraz bardziej mi się podoba taka opcja komunikacji z Wami. Jest całkiem spoko. No i cóż, na dzisiaj to tyle. To dzięki i do następnego.